kochani, a dzisiaj chciałam wam powiedzieć troszeczkę o znajomych. O czyich znajomych? Oczywiście o naszych, moich, waszych i niekoniecznie o tych, co są od lat blisko nas, bo tych, co znamy, wiemy, czego się spodziewać, widzimy ich na co dzień, widzimy ich minki i jest tak, że można zawsze wyczaić, wydedukować, czego można się spodziewać. Ja tak pomyślałam o tych naszych znajomych facebookowych. Dlaczego tak ludzie mówią czasami, bo tam sami oszuści i nie wierzą w takie przyjaźnie i tak dalej. Kochani, jeżeli my sami, jako my, ja, ty i cała reszta, jesteśmy uczciwi, jeżeli podchodzimy do tego z sercem i mimo to, że nikt nas tam nie zna, nie widział nigdy w życiu i nie sprawdzi nas tak naprawdę, bo jeżeli się nie otworzymy, nie pokażemy swojego życia, tylko będziemy patrzeć albo coś wkleimy, czy jakieś tylko tam serduszko czy kwiatek ściągnięte z internetu, no to nic o tej osobie oczywiście nie wiemy. Ja też uczę się przez cały czas i przyglądam się ludziom, sytuacjom i tak dalej. I co bym chciała powiedzieć ja jako ja? Moje spostrzeżenia, tak? Bo każdy ma z was swoje. Chodzi o to, że patrzmy, kogo mamy w swoich znajomych. Kochani, ja widzę, większość osób kliknie, nawet się nie zastanawia. Ja zanim taką osobę zaproszę, a ja nie zapraszam osób, wszyscy raczej teraz mnie. I ja dziękuję. Zawsze powtarzam za to, z całego serca dziękuję. I jestem szczególnie wrażliwa na zaproszenia panów. Ja skrupulatnie sprawdzam, kochani, kim jest ta osoba. Bo czasami jest tak, że widzę, jest tam u kogoś i zaraz ta osoba mnie klik. No teraz jakoś się skończyła ta fala tych ze Stanów Zjednoczonych, bo też było multum tych zaproszeń. I widziałam w moich znajomych te osoby bywały. Więc ja się pytam, po co? Zanim zaprosimy taką osobę, warto z 2 minuty się zastanowić, po co mi taka osoba ze Stanów Zjednoczonych, która nie mówi w moim języku, której nigdy w życiu nie zobaczę, a co się okazywało, bo mam kontakt właśnie z ludźmi, a oczywiście ludzie to są książki, które się czyta na bieżąco. I co się okazywało? Taki pan, bo mi też kilka razy gdzieś tam na Skype'ie mnie znalazł, nie wiem jakim sposobem, ponieważ nie mam tam imienia, nazwiska. Jak pytałam, a dlaczego mnie zapraszasz? Bo ja zawsze pytam. To mi pisze, napisał, bo szukam swojego przyjaciela, bo jestem jakimś tam wojsku i tak dalej. Ta śpiewka się powielała przez ileś razy. Kiedyś jedna znajoma z Facebooka, oczywiście nie mało lata, kobieta w granicach 40, poszła na to. Po 2 tygodniach pan już ją kochał. Ona się zakochała. Nie wiem, jak można się zakochać w kimś, kogo się nie widziało, nie dotknęło, energetycznie nie poczuło. No i jak już wyczuł tą panią, że się zakochała, to jej napisał, że potrzebuje 1000 euro, bo jest w potrzebie. I to są ci panowie ze Stanów Zjednoczonych. Także kobiety, jeżeli widzicie mój ten filmik, nie dajcie się nabrać. Są też profile panów. Jak ja patrzę, i ten pan nie ma nic, z góry na dół, 4 pod rząd swoje zdjęcia. Duże zdjęcie do połowy ma 4 zdjęcia i nic ponadto. Albo jedno wklejone, jakiś tam kwiatuszek, czy jakiś z internetu obrazek. I to wszystko. To ja się pytam, po co wam taki ktoś? Jeżeli masz ochotę, ty, proszę bardzo. Ale ja reaguję na takie coś. Mi jest taka osoba do niczego niepotrzebna. Potem sprawdzam jej profil, a tam jest ponad 3000 kobiet. To ja się pytam, po co mi taka osoba? Ja się wtedy czuję jak kolejny znaczek do kolekcji. Ta osoba nic nie wniesie w moje życie, a tylko patrzy się na kobiety. Taki podglądacz kobiet. Też teraz co zauważyłam ostatnio, no, od jakiegoś czasu, też się kierowałam tym,
że zawsze sobie sprawdzam, znajomi znajomych i tak patrzę się, są ci nasi, ci coache tak zwani, a nie będę wymieniać kto, bo to nieistotne, nie o to chodzi, są i wiem, że oni nie mają czasu na sprawdzanie tych ludzi może, ale też warto by było sprawdzić, bo już parę razy parę osób też tam oszczegłam, napisałam, żeby sobie zobaczyła tą osobę i oczywiście została usunięta. O co chodzi? Że są tacy sprytni panowie, którzy sobie wybierają kobiety, takie właśnie, powiedzmy, coache, to mądrych. I ja sobie patrzę, a są ci nasi uświadomieni, aha, czyli to jest nasz, jak ja to mówię, z naszej sfery. A nie, niestety okazuje się, że nie. Ja zaczynam pisać z takim panem, dlaczego mnie zapraszasz i tak dalej, on mi tam swoje argumenty. I kochani, i już po dwóch zdaniach widzę, o co chodzi, co jest grane. Patrzę się na jego profil i tak dalej. No, skoro on ma ponad 3000 osób, ja rozumiem, że osoba, jakiś coach, rozumiem, do tych osób będą się przyklejać osoby, bo chcą zdobywać wiedzę i tak dalej. Ale taki zwykły pan, który ma już ponad 3000 i on dalej poszukuje pań, ja się pytam po co? Czy on z tych 3000 nie może sobie wybrać kilka, z którymi fajnie będzie nadawał na tych samych falach i będzie sobie pisał to, co go interesuje? Nie, on szuka dalej. No niestety, ja mówię, ja takim znaczkiem nie będę tego pana. Więc teraz nawet patrzę, jak mam znajomych, takich moich znajomych, świadomych, to jeszcze tam filtruję. Też nie podoba mi się to, jak ktoś zaprasza mnie i nie ma nic, nie ma swojego zdjęcia, nie ma nawet ani profilowego, ani tam nic, zupełnie nie ma nic, ani daty, ani nic. Czasami jest tak śmieszne, że nawet jest wymyślone imię, nazwisko i nie wiadomo, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Kochani, no to jest też nie fair, skoro ktoś mnie chce poznać i jest zamknięty, no to jak? Ja też chcę poznać tą osobę, ja też chcę wiedzieć, kogo ja mam w swoim gronie. To tak, jakby ktoś stał za ścianą, jak na przesłuchaniu się, więc czasem filma się widzi za szybą, ta osoba mnie widzi, a ja tej osoby nie widzę. No, też jest nie fair. Jeżeli gramy fair, to odkrywamy swoje karty. Jeżeli chcemy być przyjaciółmi czyimiś, to niestety mi się wydaje, że jakieś przedstawienie siebie, chociażby kim jestem, skąd jestem, ile mam lat i parę rzeczy, co lubię na dzień dobry, żebym ja wiedziała, czy ta osoba lubi to, co ja, czy ona jest z mojej bajki. Bo też się tak zdarzało, że ktoś się zachłysnął mną, moją energią, zapraszał mnie, tak? Posiedział cichutko i co za jakiś czas? Trafiło go, już rozerwało od środka, no bo jak ta rudnicka jest taka energetyczna i taki dobrze i ona tak nic nie musi robić w tym życiu, tylko sobie siedzi na łące, na ławce, no to trafiało niektóre osoby. Dlatego ja teraz bardziej szczegółowo patrzę, kto mnie zaprasza, bo ja nie chcę, żeby kogoś trafiało, że mi jest tak dobrze, bo ja chcę, żeby kogoś zarazić, komuś pokazać, że wszystkim może być tak dobrze. Dlatego, kochani, patrzcie, kogo zapraszacie i kto zaprasza was. I wtedy będzie czystka, wtedy będziemy mieć fajnych znajomych, wtedy nie będziemy zawiedzeni, wtedy nie będziemy się czuć oszukani. A jeżeli sobie nas sprowadzamy, tak, ludzi wszelkiego kalibru, nie rezonującymi z nami, no to są potem kłopoty. No i potem jesteśmy zawiedzeni, no bo Facebook to jest B, bo tu są same oszustwa, tutaj ludzie kłamią i tak dalej i fama leci, tak? No właśnie. Dlatego fajnie jest sobie dobierać znajomych. I w naszym życiu też tak jest, kochani. Ja już sama zauważyłam. Jeżeli kwitniesz, jeżeli nie dajesz się komuś naginać, a są osoby, które chcą tam cię śrubkę przykręcać, stopować, ściągać, coś ci tam mówić i patrzą się na ciebie, jak ty się nie dasz, stoisz twardo, z głową podniesioną, nie, ja tak idę, to jest moje życie, ja jestem w tym szczęśliwa, co robię, ja wiem dokładnie, co robię i tak dalej, podasz twarde argumenty, ta osoba od ciebie się odklei. A jeżeli dasz się, ona się przyczepi jak pijawka i będzie cię ssać. I będziecie nakręcać, i będziecie ciągle mówić, a po co to, a po co, a tak, i cię straszyć, a tam nie chodź, a tam to, a katastrofa, a po co ty tam jedziesz, a tam napady są, siedź w domu. I kochani, będą wam śrubeczkę tak przykręcać, żeby was w którymś momencie unieruchomić. Jeżeli się nie dacie innym ludziom programować,
Kochani, programujcie się, zbierajcie programy cudowne, że możecie się wznosić, że możecie wszystko robić, że możecie być szczęśliwym człowiekiem. To jest piękne. Tutaj radzę się programować jak najwięcej. Ale te wszystkie przyziemne ściągania, dołowanie i tak dalej. Ja nie dałam się ściągnąć, chociaż mnie próbowano wiele razy. Krytykowano mnie za to, co robię. Próbowano mi tam dogadywać, dokopywać, szczypać. Nic to, kochani, nie dało. Nic. Teraz mam spokój, ciszę. Nie wiem, co te osoby robią. Bo w ogóle mnie to nie interesuje. One nawet do mnie nie mówią, nic nie pytają. Więc ja się nic nie tłumaczę, kochani. Minął jakiś czas i oni widzą, że nic z tego. Nie ściągnęli mnie, nie zdołowali mnie, nie przyśrubowali, nie wsadzili mnie z powrotem w ramy, że ja tam muszę siedzieć. Kochani, ja nie siedzę w żadnych ramach. Ja robię, co chcę. Tak jak wczoraj nakręciłam filmik. Nie wczoraj, sorki, w sobotę. Poszłam sobie na pizzę i zostałam sobie na tańcach, bo grała muzyczka. I co? I teraz mi ktoś powie, bo mi nie wolno, bo ty jesteś na opiece, bo co twoja rodzina na to, bo jak ty sama mogłaś iść? Tak, kochani, mogłam iść, zwyczajnie, bo to nie jest przestępstwo. Ja nikomu nic nie zrobiłam. Ja nikomu nic nie zabrałam. Moja rodzina czuje się dobrze z taką osobą jak ja, bo ja jestem cudownie radosna, uśmiechnięta. I ja nie muszę nic ukrywać przed rodziną i przed całym światem. Ja wręcz odwrotnie, ja chcę całemu światu pokazać, jaka jestem cudna, jaka jestem energetyczna, jaka jestem boska i co mi wolno. I nie ma żadnych granic, kochani. Granice są w naszych głowach. Uwierzcie w to. Ja już nie mam granic. Jeżeli ja nikomu nie robię krzywdy, przykrości, nie ma żadnych granic. Ja żyję dla siebie. Dobieram sobie przyjaciół, jakich ja chcę i koleguję się z kim chcę i nie ma nikt na mnie wpływu, żeby mi ktoś zabronił, wytyczył, czy ktoś powiedział, że mi z tą osobą wolno siedzieć, a z tą nie wolno, czy to jest obcokrajowiec, czy mi wolno z nim zatańczyć, czy mi wolno wypić kawę. Wszystko mi wolno. A czego już by mi nie wolno? Gdzie jest jakiś kodeks prawny, że tego nie wolno? Czy gdzieś karają za to? No nie. Więc pozdrawiam Was, kochani. Kocham Was. Zwracajcie uwagę na przyjaciół, z kim się zadajecie, bo to jest ważne, bo tak będziecie się czuć, bo tak Wasze życie będzie wyglądać, jakie książki będziecie wokół czytać i w jakich lustrach będziecie się przeglądać. Ja mam cudowne lustra. Przeglądam się w tych lustrach ludzi. Widzę samo piękno i samo dobro. Jeżeli mi jakieś lustro widzę wykrzywia mnie, to ja odchodzę od tego lustra i idę dalej. No to kocham Was. Całuski moi kochani. Buziaczki.